Cześć, hej, witam cię. W tym odcinku chciałem z tobą pogadać o pozycjonowaniu. To znaczy ja będę gadał, ty będziesz raczej słuchał, o ile cię to zainteresuje. I na pewno, na pewno nie dowiesz się, jak wypozycjonować swoją stronę. Niestety, muszę cię zawieść, taka informacja po prostu nie istnieje. Nie ma sprawdzonej drogi, jak wypozycjonować każdą stronę internetową. Jest oczywiście dużo informacji, które pomogą to zrobić i dzisiaj postaram się je w skrócie omówić. Natomiast to wideo ma na celu bardziej wyjaśnienie ci, dlaczego, jeżeli szukasz firmy pozycjonującej i ona mówi ci, że gwarantuje ci wyniki, to cię okłamuje. Chcę, żebyś zrozumiał, jak te mechanizmy działają. Te informacje, które ode mnie usłyszysz, tak naprawdę ja znam je wprost od Google'a i też ze swojego doświadczenia, bo jednak troszkę tych stron już wypozycjonowałem i wszystko sprowadza się do tego, że jednak to, co mówi Google, prędzej czy później jest prawdą. Nie zawsze, dlatego w internecie jest dużo, dużo sprzecznych informacji, aby nie słuchać Google'a, bo jasne, są momenty, w życiu pozycjonera, kiedy jakieś triki działają i utrzymują się te wyniki przez dłuższy czas, natomiast one prędzej czy później zazwyczaj ucierpią. Te strony ucierpią przez te różne triki, które zastosowaliśmy, a są momenty, kiedy żadne triki nie działają i po prostu wszystko stoi w miejscu, choćbyś nie wiem co robił, wszystko stoi w miejscu. I teraz jak w ogóle Google jakby ustawia nasz ranking? Przede wszystkim, jeżeli jesteś młodą firmą i dopiero uruchomiłeś stronę, to musisz to zrozumieć. Ja to próbuję zawsze sobie tak wyobrazić. Jeżeli jesteśmy nową firmą, to nikt nie będzie o nas mówił i nikt nie będzie nas chwalił, bo nikt nie skorzystał z naszych usług. I podobnie myśli Google. Jeżeli ty jesteś nową stroną w jego bazie danych, to z jakich powodów on ma cię pokazywać wysoko? On nie wie, jakie ty wykonujesz usługi i przede wszystkim, jakiej są jakości. A pamiętaj, że zadanie Google'a jest takie: pokazać internaucie, klientowi, komukolwiek, kto korzysta z Google, jak najlepszy możliwy wynik. Ponieważ jeżeli Google nie będzie pokazywał dobrych wyników i ludzie będą zawiedzeni tym, co Google pokazuje, to przejdą do konkurencji. Będą korzystać z Binga i z innych wyszukiwarek. Dlatego zadaniem Google jest pokazywanie po prostu tego, co jest najlepsze w internecie, dzięki czemu on utrzymuje ruch i zarabia z reklam. A jak wiesz, Google utrzymuje się, przynajmniej tak mówi, głównie z reklam. Więc jeżeli oni stracą ten ruch, stracą po prostu kurę znoszącą złote jajko. Więc pewnie sobie myślisz, jak to jest, że niektóre strony są u góry, a niektóre są na dole. No przede wszystkim, strony, które są u góry, zazwyczaj to są już strony, które są długo w internecie i są to strony, które zapracowały sobie już na tą pozycję. Jak to zrobiły? No Google podaje ponad, z tego co ostatnio czytałem, ponad 200 różnych jakby czynników, na które Google patrzy, oceniając ranking jakby danej strony i na jego podstawie później plasuje się ona w wynikach wyszukiwania. I tych czynników jest mnóstwo. Są tam naprawdę pierdoły po dosyć konkretne rzeczy. Ja zazwyczaj, czytając w ogóle to, ja dochodzę do jednego jakby wniosku. Jeżeli twoją firmę polecają inni użytkownicy, piszą o niej, ty w zamian dajesz im wartościową informację, to nabierasz jakby zaufania i idziesz do góry. I teraz, jak to wszystko zrobić? Przede wszystkim to wymaga tony czasu. To wymaga tony czasu. Jak dużo czasu? Tak naprawdę zależy, jak mocna jest twoja konkurencja. Jeżeli twoi konkurenci bardzo długo, intensywnie produkują content, pozyskują linki, firmy o nich mówią, wchodzą w różnego rodzaju partnerstwa, wymieniają się nawet linkami, co jest teoretycznie niedozwolone, ale da się to robić bezpiecznie, to ty na początku, konkurując z takimi firmami, jesteś kompletnie bez szans. Bo wracamy tutaj do tego pytania, skąd Google ma wiedzieć, że ty robisz lepsze usługi? Nawet jak je robisz, to nie ma znaczenia, Google tego nie wie. Google do ciebie nie zadzwoni, Google nie zadzwoni do twoich klientów, żeby to potwierdzić, więc szuka tych informacji gdzieś w internecie. I teraz, jeżeli o twojej firmie mówią ludzie, zostawiają review na 30 portalach, które zbierają review, to uwierz mi, że Google o tym wie. Prędzej czy później, może nie z następnego dnia o tym wie, ale prędzej czy później się dowie, bo on indeksuje wszystkie strony i szuka na nich informacji i dopasowuje je do strony. Zobacz, jeżeli ty masz adres firmy i ten adres firmy pojawia się w 30 różnych miejscach w internecie i tam są review, to Google wie, że to jest właśnie twoja firma i tam o niej mówią ludzie. I takim
bardzo jakby trudnym, bo Google ma bardzo trudno jakby ustalić ten ranking, ponieważ pozycjonerzy próbują przechytrzyć Google'a. I teraz jak oni to robią? No właśnie jakby tworzą fikcyjne firmy, fikcyjne strony po to, żeby manipulować rankingiem. I to jest oczywiście niedozwolone i za to na stop Google nakłada kary. I teraz Google ma trudne zadanie odróżnić, kiedy firma jest prawdziwa, kiedy nie. Dlatego wszystkie rzeczy, które jesteś w stanie włożyć do internetu, które potwierdzają twoją prawdziwość, że ta firma tak naprawdę istnieje, że to nie jest firma krzak, to wpłynie na twój ranking. I za chwilę pewnie powiem ci jeszcze o innych elementach, które możesz robić, bo review, zbieranie review to jest jeden z elementów, ale no pomyśl sobie przede wszystkim, kim jest jakby twój klient i jaka dla niego będzie wartość, którą ty możesz mu dać. Nie myśl na razie, co chcesz mu sprzedać, tylko pomyśl o wartości. Pomyśl, gdzie twój klient spędza czas, gdzie on siedzi. Podejrzewam, że głównie w social media, ale może siedzi też na innych stronach. Wejdź na te strony, zobacz, o co on tam pyta, zobacz, co on potrzebuje i zacznij mu pomagać. I tą drogą po prostu klient do ciebie trafi po sznurku i jest duża szansa, że poleci cię dalej. Jeżeli ten osoba ma na przykład stronę internetową, prowadzi bloga, prowadzi kanał na YouTubie, ty wykonasz mu usługę i ona o tobie wspomni, to już masz naturalny link i Google o tym wie. Pamiętaj, nie od razu, bo to nie jest tak, że Google w minutę wszystko wie. To wszystko wymaga czasu, ale o tym wie. I teraz chciałem jeszcze nawiązać, jak to jest, że niektórzy pozycjonerzy są lepsi, a inni gorsi. Widzisz, to jest tak naprawdę loteria. Jest to loteria. Oczywiście każdy pozycjoner ma jakby swoje metody, które gdzieś tam wypracował, w miarę wie, że są skuteczne, ale powiem ci, że nie ma czegoś takiego jak 100% metoda, nawet taka, która gwarantuje wzrost strony, ponieważ ja sam to widzę z moimi stronami. Mam swoje, nie wiem, przykładowe 20 punktów, które wykonuję dla każdej firmy na starcie i widzę, że jedna firma szybuje fajnie do góry, inna stoi w miejscu, inna szybuje lekko do góry, a inna nawet opada. Mimo że wykonuję dla nich dokładnie te same 20 czynności, które mam na mojej liście startowej. I widzisz, sam, nawet ja nie mam takiej pewności, więc kto, inni też nie mają takiej pewności. Oczywiście oni będą mówić, że mają, to jest różnie, to jest ich sprawa, natomiast ja widzę to po swoich stronach, że to nie zawsze jest, że tak powiem, czarno na białym. Różnie bywa. I są przypadki, kiedy robię rzeczy przez 6 miesięcy, wszystko stoi w miejscu po to, aby 7 miesiąca ładnie poszło do góry. No i oczywiście na takie momenty każdy czeka, i klient, i ja. Natomiast to wymaga czasu i teraz ja zawsze mówię, w pozycjonowaniu wygrywa ten, kto ma najwięcej cierpliwości. Ten, kto robi to wszystko najbardziej starannie, przez najdłuższy czas, bo efekty przyjdą zawsze. Nie ma cudów, żeby nie przyszły, one przyjdą. Może niekoniecznie pierwsza pozycja, ale piąta pozycja, to już jest coś. To już daje ruch, nie? Także tak wygląda jakby istota pozycjonowania. To jest bardzo długodystansowe i czasochłonne. Odradzam pozycjonowanie strony, która jest zupełnie nowa, a przede wszystkim odradzam pozycjonowanie wtedy, kiedy stronę wykonała jakaś firma, która kompletnie nie ma pojęcia o pozycjonowaniu, a my idziemy do innej firmy, żeby ona nam tą stronę pozycjonowała, ponieważ żeby pozycjonować stronę, ona musi być odpowiednio zrobiona i nie mam tutaj na myśli wyglądu, ale musi spełniać podstawowe warunki, przede wszystkim musi być zoptymalizowane pod to, czego szukają nasi klienci. A jeżeli my robimy stronę z firmą, która nie ma pojęcia o pozycjonowaniu i czy to ona, czy to my piszemy sami ofertę, to my też nie zdajemy sobie sprawy, jak ludzie nas szukają, bo oczywiście mamy jakieś te, że tak powiem, główne keywordy, słowa kluczowe, które mamy w głowie. One mogą być tymi, które wpisują klienci, natomiast zawsze jest tych keywordów znacznie więcej, a my po prostu na nie nie wpadniemy, jeżeli nie wiemy, jak je wyszukać, nie użyjemy odpowiedniego programowania, nie zrobimy jakichś wywiadów wśród klientów. I jak my tych wszystkich keywordów nie znamy i nie użyjemy ich w naszej ofercie, w naszych nagłówkach, w naszych adresach pod stron, to Google nie będzie rozumiał, co my chcemy od niego. On nas nie zrozumie, on nie wie. My wykonujemy jeden serwis,
i on myśli, że to jest na przykład wszystko, a się okazuje, że my wykonujemy jeszcze 10 innych rzeczy, ale mamy to napisane jakby wszystko na jednej podstronie, to Google tego nie rozumie, tego jest za dużo. Jeżeli rozbijemy nasze serwisy na 10 podstron i w każdej zamkniemy opis wyłącznie do danego serwisu, wtedy Google zrozumie, ok, to jest o tym, to jest o tym, to jest o tym. Więc wracając do sedna, jeżeli robimy stronę z kimś, kto nie ma pojęcia o pozycjonowaniu, on nam nie zrobi takiej strony, bo on nie wie, że tak trzeba zrobić stronę. I to jest właśnie najgorsze, najgorsze. Do mnie trafia najwięcej klientów, którzy zrobili stronę gdzieś tam, nieważne za ile pieniędzy, ale teraz idą do kogoś innego, ej, teraz wrzuć mi tą stronę na pierwsze wyniki Google'a. To jest nierealne. Oczywiście firma może zacząć zmieniać tą stronę, i tutaj pojawia się kolejny problem, że klient już wydał ileś tam pieniędzy i on jakby nie wyobraża sobie, że musi znowu inwestować w zmianę strony, nawet nie zrobienie jej od nowa, ale w bardzo dużą przeróbkę, bo bardzo często trzeba przerobić menu, całą strukturę. Często wiąże się to ze zrobieniem strony od nowa. Także tu się jakby takie błędne koło pojawia, nie? Dlatego jeżeli budujesz strony z myślą o pozycjonowaniu, to wybierz firmę, która dostarczy ci obydwie usługi. Ale tak czy siak, na początku, że tak powiem, nie napalaj się bardzo, że to się uda, bo nie będziesz widział efektów szybko. Na te efekty trzeba poczekać. Tak jak wcześniej mówiłem, w zależności od niszy, czym trudniejsza nisza, czym więcej jakby konkurencji w naszej niszy, tym będzie to trwało znacznie dłużej, będzie to trudniejsze, a wręcz czasem niemożliwe. Tutaj na przykład, nie wiem, mogę dać przykład, nie wiem, wedding photographer in London. To są takie frazy, które bardzo rzadko udaje się w ogóle dotrzeć na pierwszą stronę Google'a, czy jakiś plumber w Londynie. To jest bardzo ciężkie, bardzo ciężkie. Jest to możliwe, ale jest to bardzo ciężkie. Więc tak to jest właśnie z pozycjonowaniem. I teraz od czego w ogóle możesz zacząć? Jeżeli masz jakąkolwiek smykałkę do internetu i trochę czasu, oczywiście możesz zacząć robić coś samemu. I teraz co robić? Przede wszystkim możesz otwierać jakby wizytówki o twojej firmie w internecie. Co to są te wizytówki? To są profile firmy na wszelkiego rodzaju portalach, które pozwolą ci u nich zostawić informacje o sobie. I polega to na tym, że musisz po prostu te profile otworzyć, najlepiej na swój firmowy adres e-mail, wypełnić je maksymalnie, po prostu wszystko, o co one pytają, musisz wypełnić, bo czym więcej dasz im danych, tym one chętniej cię wpuszczą do siebie i zaczną cię promować. I te dane, jeżeli chodzi o usługi, oczywiście muszą się pokrywać z twoją firmą, natomiast jakiekolwiek różnego rodzaju opisy, czy to o firmie, jeżeli tam będzie pytanie o to, czy to opisy usług, najlepiej wprowadzać unikalne, nie kopiować ich ze strony, natomiast adres, dane kontaktowe, adres firmy, strony internetowej, to wszystko najlepiej, żeby się zgadzało kropka do kropki. Nawet jeżeli masz na stronie internetowej numer telefonu w formie, nie wiem, plus 48 czy plus 44, to tak wprowadzaj ten numer wszędzie, gdzie się da. Ja tutaj mam taką zasadę, że nie zawsze klient wie, jak ten adres powinien zostać sformatowany, więc zacznij od otworzenia profilu Google My Business. Jeżeli ten profil otworzysz, to Google narzuci ci tam swoje formatowanie. On ci pokaże, jak powinien wyglądać kod pocztowy, że powinna być, nie wiem, spacja w tym miejscu. On ci pokaże, jak wygląda numer telefonu w danym kraju przez jego, że tak powiem, wymogi, i wtedy skopiuj właśnie dokładnie tak samo na swoją stronę i tak staraj się, gdzie tylko możesz, wrzucić to do internetu. I to jest taki początek, ale jeżeli jesteś lokalnym biznesem i otworzysz takich profili, załóżmy kilkanaście, kilkadziesiąt, to uwierz mi, że to już pomoże twojej stronie w Google i bardzo często możesz się zdziwić, jak bardzo to pomoże. To się wydaje proste do zrobienia, ale jest to super czasochłonne i ludziom się nie chce tego robić. Czasem płacą właśnie takim osobom jak mi, żeby to zrobić, i ja to robię i widzę, że to działa. Czasem po prostu zrobią 5 i odpuszczą, albo zrobią to byle jak. Zrobią to, że właśnie wprowadzą te dane byle jak, niedokładnie, i właściciele tych stron za chwilę usuną te profile, bo to że te firmy pozwalają nam zostawić za darmo u siebie reklamę, to tak naprawdę nie jest za darmo, bo one żyją z tych danych, one żyją z promocji tych danych, później sprzedają, nie wiem, ogłoszenia, że mają stronę, na której jest milion firm, i one żyją z tego, więc one pilnują porządku, one też chcą rankować w Google, też nie chcą promować, że tak powiem, śmietnika, także staranność to jest numer jeden, żeby przeżyć na tych portalach. No i oczywiście w miarę możliwości, jeżeli te portale udostępniają nam
możliwość wystawiania review, to wysyłajmy tam naszych klientów i prośmy o wystawienie review, bo to, jak wysoko będziemy na tych portalach, też ma znaczenie, jak szybko Google nas indeksuje i jak często będzie nas indeksował. Także to wszystko ma znaczenie. I teraz, jeżeli nie znasz tych portali, pod tym filmem zostawię link do mojego wpisu na blogu, gdzie możesz sobie pobrać, bodajże na tą chwilę jest chyba 55 takich portali. Są to portale brytyjskie, więc jeżeli jesteś w Polsce, raczej ci się nie przydadzą. Natomiast jeżeli masz stronę po polsku w UK, jak najbardziej możesz z tego skorzystać. I jeżeli chcesz to robić, masz czas, masz tej, że tak powiem, energię do działania, to kliknij w link pod filmem, pobierz sobie to, tam nic, to jest kompletnie darmowe, po prostu, bo dostaniesz listę i będziesz jechał po kolei, pach, pach, pach i wypełniał te portale. Ale mówię, zacznij od Google My Business, żeby dobrze sformatować dane, wrzuć te dane na stronę i otwieraj portale i używaj swojego adresu firmowego, jeżeli chodzi o e-mail. Ponieważ jeżeli będziesz używał innych adresów, to te strony, one są przeczulone na inne maile, bo wtedy to nie wygląda prawdziwie. Wtedy to wygląda, że ktoś jakby w twoim imieniu otwiera te portale, co zazwyczaj no jest jakąś oznaką spamu, więc użyj swojego prawdziwego adresu e-mail, jeżeli boisz się, nie wiem, o zalew spamu z tych stron, bo tak się może zdarzyć, to po prostu wrzuć sobie jakąś nową skrzynkę, o nie tą twoją główną firmową, ale żeby była w twojej domenie, że jeżeli ktokolwiek sprawdzi, to zobaczy, tak, to jest ta domena, więc firma jest prawdziwa. No bo nikt nie może posiadać, nikt nie może udawać maila w twojej domenie, tylko to zawsze jest twoje, nie? Także nie wiem, czy wszystko wyjaśniłem, pewnie zrobię jeszcze kolejny odcinek odnośnie pozycjonowania, ale mam nadzieję, że choć trochę jakby zobrazuję ci, jak to wszystko wygląda. No i co? Do usłyszenia w kolejnym materiale. Jeżeli się podobał film, zostaw łapkę w górę, daj suba, bo to jest dla mnie paliwo. Czym więcej tego będę miał, tym więcej będę tworzył kontentu. Jeżeli ci się nie podobało, tym bardziej napisz, co ewentualnie mógłbym poprawić. Jestem naprawdę otwarty na wszelkie sugestie, bo chcę to robić dla was, żeby to wam jak najbardziej służyło, a nie mi. Oczywiście ja też mam z tego korzyści, nie ukrywam. Na razie jest to jakieś spełnienie, ale w przyszłości może coś z tego będzie więcej, zobaczymy. Dobra, trzymajcie się, cześć, bye bye, hej.